Tak się akurat stało, że też mój komputer dostałem, jak miałem 9 lat i szybko zacząłem go psuć, dlatego że po prostu nie znałem się na tym. Ale strasznie mi było głupio, że moi rodzice musieli co chwilę wzywać jakiegoś takiego informatyka, żeby ten komputer naprawić. Dlatego szybko nauczyłem się, jak mogę zrobić to sam. Na początku wiązało się to z tym, że ten informatyk czułem coraz częściej. Natomiast dzięki temu, że miałem dostęp do internetu, mogłem później szybko poeksperymentować i zdobyć jakąś taką właśnie wiedzę na ten temat. Okazało się, że strasznie mi to wciągnęło. I zająłem się programowaniem. Czy wiecie w ogóle, na czym polega programowanie? Macie jakiś taki pogląd na to, z czym to się wiąże? Może chłopak, jeżeli nie dziewczyny? Jeżeli ktoś wie, to czeka wam na niego mały upominek w postaci pendrive'a, dlatego zachęcam do odpowiedzi. Programowanie to jest stworzenie aplikacji. Tak, zgadza się. Ani mowa być moja asystentka, Ania. Proszę bardzo. Tak, i dlaczego to programowanie? Jeżeli właśnie byłem taką osobą w gimnazjum już wtedy, która nie miała za bardzo, nie mogła nic zrobić ciekawego w tym mieście, bo nic tam się po prostu nie działo. Nie mieliśmy takiej fajnej biblioteki jak tak, gdzie odbywają się tego typu spotkania i takie inicjatywy. Nasza biblioteka była bardzo nudną biblioteką. Dlatego siedziałem po prostu w domu. Jeżeli nie wychodziłem gdzieś ze znajomymi, to chciałem móc sam sobie zapewnić jakąś taką rozrywkę i dzięki właśnie temu, że mogłem tworzyć różne aplikacje, to polegało to na tym, że siedząc po prostu w domu przed komputerem, mogłem tworzyć rzeczy, które tak naprawdę, do których nie potrzebowałem ani niczyjej pomocy, bo mogłem po prostu uzyskać wiedzę z internetu i mogłem tworzyć coś z niczego tak naprawdę, czyli coś bardzo fajnego, coś, co tak naprawdę ludzie zajmowali się od samego początku, tak przez artyści, malarze, rzeźbiarze i tak dalej. I strasznie to wciągnęło i jak byłem w liceum, to miałem taką możliwość, że dzięki temu, że właśnie tam w internecie, na różnych forach udzielałem się, dostałem taką możliwość, żeby stworzyć system do zarządzania całym Wydziałem Architektury na Politechnice Warszawskiej. I to tak się składa, że ten system działa do dzisiaj, chociaż powstał właśnie jak jeszcze byłem w liceum, czyli kilka dobrych lat temu. I wtedy zobaczyłem, że faktycznie te umiejętności, które zyskałem w liceum już i w gimnazjum, że one przekładają się na coś takiego bardzo materialnego, mimo że są tworzone w takim zaciszu właśnie domowym na komputerze. I dużą taką satysfakcję sprawiło mi to, że jest to dosyć duży wydział, jest tam kilka tysięcy osób, studiuje. Oprócz tego samych pracowników jest kilkadziesiąt osób i one faktycznie korzystały z tego systemu i widziałem, jak to ułatwia im życie, tak? Teraz nie było trzeba już dzwonić do sekretariatu, dowiedzieć się na przykład, kiedy są jakieś zajęcia, czy jeżeli chciałem dowiedzieć się też o prowadzących, to mogłem teraz wejść po prostu na tą stronę internetową i to wszystko przejrzeć i bardzo ułatwiało to życie właśnie i przyszłym studentom, i pracownikom tego wydziału. I wydaje mi się, że jest to jakby taka bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o studia, które chcecie później wybrać, czy przyszłą pracę. To znaczy, bardzo ważne jest to, żeby dawało wam taką satysfakcję. Tak jak ja zobaczyłem, że faktycznie ta strona internetowa działa i przynosi jakby komuś jakąś radość, czy że komuś po prostu ułatwia życie. Myślę, że warto też o tym pomyśleć, jeżeli by ktoś, na przykład, nie wiem, chce zostać tym fizjoterapeutą. Jak na przykład kogoś, jak złagodzić na przykład czyjś ból, tak? To jest bardzo fajna rzecz. Pytanie, co bym zrobił teraz, gdybym był w liceum, z perspektywy tych moich doświadczeń? Myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest to, że przede wszystkim więcej uczyłbym się języków. Z racji tego, że mam teraz dostęp, tak samo jak tutaj macie teraz komputerów z internetem, chociażby, czy macie takie komputery w domu, nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach z innymi ludźmi, którzy może mają takie same dylematy jak wy, czy mają jakieś doświadczenia z tym związane. Dlatego myślę, że bardzo istotne jest to i będzie to coraz bardziej istotne, żeby uczyć się wielu języków, niekoniecznie programowania, ale języków po prostu, żeby porozumieć się z tymi ludźmi, żeby wymienić się z nimi doświadczeniami, bo coraz więcej osób właśnie w taki sposób funkcjonuje i dzięki temu myślę, że można lepiej pokierować swoją i karierą, czy rozwijać swoje zainteresowania w taki sposób. Tak, skończyłem liceum. I szczęśliwie dostałem się na ten sam wydział, co pan Mariusz. To znaczy,
czasie dostałem się na Politechnikę właśnie na informatykę, tylko był taki mały mankament. Z racji tego, że moja matura nie poszła tak wybitnie, jak oczekiwali tego ode mnie moi rodzice i nauczyciele, dostałem się tylko nie od października, czyli tam matura była, nie wiem, w czerwcu czy coś takiego. Więc normalni studenci idą na nauczanie od października, natomiast ja dostałem się na następny semestr, czyli takie przesunięte studia. I tu pojawił się pewien dylemat, ponieważ skończyłem liceum, więc miałem wakacje, które trwały 9 miesięcy. I to jest też pomyślcie, że właśnie, że wasze wymarzone studia dostaliście się w końcu, a macie 9 miesięcy. Co chcielibyście zrobić przez takie 9 miesięcy? Macie jakieś pomysły? Odezwać? To był mój pierwszy miesiąc, tak. To faktycznie było właśnie po tym stresie maturalnym, jakieś takie odespanie, tego typu rzeczy. Natomiast później pomyślałem sobie, że okej, fajnie, tak właśnie to programowanie, mam dużo wolnego czasu. Z drugiej strony też ciągle siedziałem w domu, więc było to strasznie nudne. Dlatego postanowiłem, że będę pracował zdalnie. Czyli to trochę tak jak ta teleinformatyka tam wcześniej wspomniana. Zaangażowałem się w taki projekt w Szwajcarii, dostałem takie zlecenie, że budowałem taką sieć społecznościową, coś jak w tym momencie Facebook, tylko że się tam to nie wypaliło. Natomiast pracowałem tam właśnie przez kilka miesięcy w Szwajcarii zdalnie, gdzie przez jakiegoś Skype'a, czyli przez jakiś taki komunikator głosowy po prostu rozmawiałem z tymi Szwajcarami i w taki sposób się komunikowaliśmy. Dostałem się na moje upragnione studia w lutym i to była informatyka i okazało się, że te studia są kompletnie nie dla mnie. Po 3 miesiącach stwierdziłem, że nie mam po prostu ochoty non-stop siedzieć, rozwiązywać te równania matematyczne, tego typu rzeczy. Więc zamieniłem informatykę na informatykę. To znaczy poszedłem na informatykę, tylko na jedną uczelnię, od października. Wreszcie od października.